To już kolejny raz, kiedy na Dniu Serca organizowanym przez powiat starogardzki, Kociewskie Centrum Zdrowia oraz starogardzki OSIR mieszkańcy mogli za darmo się przebadać i to nie tylko pod kątem chorób układu krążenia, oddać krew, wziąć udział w aktywnościach fizycznych oraz spróbować przepysznych fit przekąsek. A to wszystko dla poprawy zdrowia. Dzisiaj mamy mnóstwo kłopotów związanych ze stresem, niepewnością, z taką ogólnie rzeczywistością niesprzyjającą spokojnemu życiu i żeby spróbować to w jakiś sposób zrównoważyć, należy dbać o zdrowie, czyli mamy dzisiaj rajd rowerowy, który mówi o tym, że ruch generalnie jest bardzo istotny dla naszego zdrowia. Druga historia to historia związana z odżywianiem, a trzecia profilaktyka, regularne badanie się. Mamy kłopot z tym, żeby dostać się do specjalistów i dzisiaj umożliwiamy takie wstępne badanie profilaktyczne wszystkim bez kłopotu, z dostępem i z uśmiechem. W tym roku można było skorzystać z wielu badań profilaktycznych. Dzisiaj dla mieszkańców do dyspozycji elektrokardiograf, badanie poziomu cukru dla mężczyzn po 40 roku życia, badanie profilaktyczne w kierunku rozpoznania raka prostaty, ale także program profilaktyczny, który Medfarma prowadzi już też po raz kolejny. Jest też możliwość wykonania badań w kierunku osteoporozy. Są też badania związane z badaniem ostrości widzenia. Są stanowiska konsultantów dietetycznych. Dzieje się dużo, jak każdego roku. Kociewskie Centrum Zdrowia bardzo poważnie podchodzi do chorób układu krążenia. Jesteśmy tutaj po to, żeby przestrzegać, nie straszyć, ale należy wspomnieć, że w ciągu roku w Polsce na zawały serca choruje około 80 tysięcy osób. Niestety blisko 15 tysięcy osób z tego powodu w pierwszej fazie umiera. Pozostaje też problemem śmiertelność odległa, czyli 20% osób, które przeszły zawały, umiera w ciągu pierwszego roku, a do 30% w ciągu pierwszych 3 lat. Najważniejszą rolą, którą ten program, te spotkania mają odegrać, to uświadomienie zagrożenia. Tego typu akcje, gdzie możemy się przebadać, są również ważne dla samych lekarzy. Profilaktyka jest bardzo potrzebna. Nawet gdyby wśród tych 10 osób, które powiedzmy tam się zgłoszą, znaleźć tylko jedną, której będzie można w jakiś sposób może nie tyle co pomóc, co ukierunkować ją, gdzie pójść, jakie badania zrobić, no to warto. Na mieszkańców czekał również poczęstunek ze zdrowymi przekąskami. Przede wszystkim dzisiaj przygotowaliśmy razem z zespołem Hubala tartinki z humusem buraczkowym i różnej maści malutkie szaszłyczki, soki owocowe, wzmacniające. Wszystko jest zrobione na zdrowych, lokalnych produktach. Przede wszystkim, żeby było zdrowo, tak? Wszyscy, którzy brali udział w akcji Dzień Serca, pod koniec mogli wylosować cenną nagrodę, czyli rower miejski. Zwycięzcy nie kryli radości z otrzymania nowego środka transportu. No właśnie się nie spodziewałem za bardzo. Bo w sumie to na początku nie miałem tu jechać nawet, ale się zdecydowałem, no i wygrałem jeszcze rower do tego. Przyda się, będzie się używać czasami, bardzo, bardzo się cieszę. Tyle osób jest, nie wiedziałem, że to będzie możliwe, że ja wygram. Zaskoczenie, niespodzianka tylko, się przyda rower, tak, rower mam i rowerem jeżdżę bardzo dużo. Także korzystam z tego pojazdu, także dla zdrowia to jest. Tego typu akcje są potrzebne, co potwierdzili zapytani przez nas mieszkańcy. Jest bardzo potrzebna, liczymy, że będzie to regularnie. Nawet chcielibyśmy, żeby było częściej. Są bardzo dobre, potrzebne nam. Nie musimy tam przychodni się pchać i czekać długo. Profilaktyka i zdrowy styl życia mogą nas uchronić przed poważnymi chorobami, dlatego tego typu akcje są bardzo potrzebne. Władze powiatu starogardzkiego niewątpliwie mają tego świadomość, gdyż Dzień Serca jest już stałym punktem w corocznym kalendarzu. Polecamy również zobaczyć. Kociewiacy świętowali na jarmarku świętego Dominika w Gdańsku święto Kociewia oraz postaw tam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w 3 kubeczki.